Czy zestaw za 200 zł to wystarczająco mało, żeby zaspokoić Wasze potrzeby? Oczywiście nie da się łatwo zaspokoić Waszych potrzeb. Chcecie dokręcenia śruby? Okej, dokręcimy śrubę. Obniżamy stawkę. Zestaw za 100 zł. No i tradycyjnie już zaczynamy oczywiście od podkładki. Ja przyznam szczerze, już ostatnio myślałem, że było ekstremalnie tanio. No nie mam pojęcia, z czego było za około chyba 17 zł, ale oczywiście na podkładce da się mocno oszczędzić i w tym przypadku no, już ciężej bardziej oszczędzić, mój drogi. Podkładka Savio w wersji S za 6,90. To tyle co chleb. Tak. Znam droższe chleby. Otwieramy. Oczywiście podkładeczka turbo mała, tak naprawdę powiedziałbym, że no podróżna, gdzieś żeby w pociągu ewentualnie no sobie położyć myszkę i gdzieś tam poklikać. I to jest właśnie główne pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć. Czy nie za mała, bo jeżeli chodzi o jakość, to wy znacie tą podkładkę, jeżeli chodzi o Savio i lubicie, bo to są tanie podkładki o naprawdę ciekawej i dobrej jakości. Jest obszycie, jest ono, nie ma żadnych chamskich nitek wystających. Jeżeli chodzi o... O kurde! No właśnie! Co jest? No. Gdzie myszek do sprawdzenia? No właśnie, gdzie myszek? Jest tu, dobra. Jest i myszek, mamy myszek, sprawdza... To się nie rusza przecież. No, także mówię, no ta podkładka, jeżeli chodzi o takie elementy, zwłaszcza, że umówmy się, małe podkładki mają, są najbardziej podatne na poruszanie no, się. No, najmniejsza powierzchnia przyczepności, więc faktycznie, a tutaj jest jak przyklejona dosłownie, więc Savio robi naprawdę świetną robotę. No, jeżeli to, chodzi, jeżeli kogoś ten rozmiar satysfakcjonuje, to... No właśnie, ale ja chciałem tylko na to pytanie odpowiedzieć. Czy ten rozmiar może satysfakcjonować? Czy ta podkładka jest w granicach zdrowego rozsądku? No jakbym 3 razy zwiększył swoją czułość, to może faktycznie by się nadała, ale faktycznie, jeżeli bym tej czułości nie zwiększał, no to musiałbym trochę tą ręką się namachać. No, umówmy się. Ja mam takie przemyślenie, że ta podkładka się sprawdzi, ale głównie dla tych, którzy grają w single player. Tak. Gdzie nie trzeba tego zamiatania, gdzie nie trzeba... Gdzie nie trzeba low sensitivity po prostu. Tak, a nawet jak nam ta myszka czasami delikatnie spadnie... To nic się nie stanie. To nic się nie stanie, wracamy, a wiecie jak to w multiplayer. O, przegrałem. No. Dokładnie. Więc... A tutaj pochwaliliśmy, ale delikatna niteczka też czasami no, ale dobra. Pójdzie. 6,90. Piciu, muszę tutaj przyznać, tutaj zrobiłeś naprawdę bardzo dobrą robotę z tym wyborem. No dobrze, ta myszka zdecydowanie nie łapie się w nasz pułap, łapie się za to inna. Teraz adekwatna myszka do pułapu budżetowego, jaki musimy tu wypełnić, czyli umówmy 100 zł. Proszę, może zgadnę cenę. 19? Ha, mój drogi, nie, ja tu poszalałem. 29! Nieźle! 29. Nie, robi wrażenie! California Access Raccoon! Okej. Okay. Myszka za 29 zł. No, zobaczmy, czy będzie pasowała do podkładki i czy jest sens taką w ogóle zwrócić uwagę na taką. No dobra, myszka już na naszej podkładce i nie dotykając nawet, powiedz swoje wrażenia. Wygląda na solidną i na pewno nie wygląda na 29 zł. No właśnie, to co zaskakuje w tej myszce to na pewno estetyka, bo jest to fajnie zrobiona myszka i powiem Ci szczerze, że w tej kwocie, tak do 3 dych, to nie jest tak, że to jest jedyna myszka, było kilka i głównie to są oczywiście od Fury, ale te myszki od Fury mają taką tendencję do tego, że są, wiesz, takie hamsko-gamingowe, że tu coś wyskakuje, jakieś takie dziwne. I że wyglądają jakby za 2 tygodnie miały się zepsuć. I wiesz, takie dużo na przykład miejsca na RGB, które wiadomo, że te RGB nie uzupełni w tej kwocie. A tu patrz, mamy estetyczną linię. Tak jest, która zgadzam jest się. Przyzwoicie podświetlona, oczywiście no nie jest to poziom Razera, ale słuchajcie, 29 zł. Tutaj jeszcze dorobione jakieś takie ślaczki, które ozdabiają tą myszkę i są estetycznie zrobione. No powiem szczerze, pod względem wyglądu, jeżeli kumpel by przyszedł do Ciebie i zobaczył myszkę, to ja wątpię, żeby myślał, ej, 29 zł on wydał. No wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, faktycznie myszka estetyczna, solidnie wykonana, nie powinna nam się od razu gdzieś tam rozciachać, zepsuć. Natomiast powiedz mi jedną rzecz, czy cokolwiek wiadomo o sensorze? No właśnie i kolejna niespodzianka, wiadomo. Wiadomo? To nie jest ten taki, wiesz, totalny no-name na zasadzie, no jest sensor, okay. Tylko jest to sensor SunPlus 199, czyli oczywiście marka budżetowa, używana w tanich myszkach. No ale umówmy się, myszki do 3 dych to zazwyczaj, wiesz, w ogóle producent nawet nie bierze pod uwagę, że powinien Cię poinformować, że tam sensor ma jakąś markę. Czyli czasami nawet nie mówi o tym, jaki to jest sensor, w sensie optyczny, czy jednak... Albo jakiś, ile ma DPI. Albo ile DPI i tak dalej. No
29 zł to jest naprawdę bardzo budżetowa wersja i wydaje mi się, że to jest solidna propozycja, jeżeli szukamy bardzo budżetowego rozwiązania. Właśnie. Jeszcze nim Cię poproszę, żebyś tutaj ergonomię sprawdził tej myszki za 100, to powiem Ci tak, najlepiej się sprawdza też spasowanie, bo wiesz, to dotykamy i zaraz jest takie... Mamy specyficzne skrzeczenie. Czuć brak pieniądzu. I słuchaj, patrz to, słuchaj. No jest nieźle. Nie chodzi. Nie chodzi, powiem Ci szczerze. W sensie myszka chodzi, ale tam nic nie trzeszczy, nie więc trzeszczy. To jest naprawdę bardzo dobrze. Spasowana naprawdę też spoko. I to jest kolejna niespodzianka. Mamy dodatkowy przycisk z boku oprócz tych dwóch klasycznych. Powiem Ci szczerze, że same na razie nie spodziewałem. Myślałem, że będzie naprawdę, że tu będzie orka na ugorze przy takich kwotach i że będzie znacznie gorzej niż w przypadku tej myszki, która była za w budżecie do 200 zł. Mm. A tu niekoniecznie. Biciu, bo na razie to Ty idziesz tak, że robisz lepszy zestaw za 100 zł niż za 200. Ostatni element, ergonomia, i tu też muszę powiedzieć, że zarzutów jakieś ze swojej strony nie mam, ale może Ty. Nie, absolutnie. Myszka długa, wysoka, wybrzuszona, idealna na dużą dłoń. Według mnie naprawdę myszka, której mógłbym używać. Tak. Gdybym miał 100 w portfelu i potrzebował zestawu, to biorę. To byś 3 kupił. Biorę. A mi zostało, jeżeli dobrze liczysz, no jakieś takie 60 zł. No malutko. Dobra, zobaczmy, jaką klawiaturę przygotowałeś. Dobrze, Smarty, w zestawie do 100 zł, znając już te dwa elementy, ile myślisz, że wydalibyśmy tu na klawiaturę? 25. Mało się pomyliłeś. 29 zł. Tyle samo, co za myszkę zapłacimy za klawiaturę do zestawu California Access Gecko. No, powiem szczerze, klawiatura do trzech dych, no to nie jest jak z myszkami. To już nie jest tak łatwo znaleźć, faktycznie wybór praktycznie był żaden, ale California Access okazało się ma klawiaturę do tej kwoty. No nie chcę powiedzieć, że nigdy takiej klawiatury nie widziałem, w sensie takiego, w takim budżecie, ale faktycznie nie widziałem takiej klawiatury bardzo dawno. No właśnie, zobaczmy, czy te trzy dychy aż tak bardzo czuć, czy niekoniecznie tak jak w przypadku myszki. Słuchajcie, klawiatura jest już na naszym stole za 30 zł. Oczywiście każdy rozsądny człowiek wie i nie trzeba mu tego mówić, jednak tym mniej rozsądnym powiedzmy to głośno. Mechanik to jest? I wśród mniej rozsądnych właśnie mamy tutaj człowieka. Mechanik czy nie mechanik? Mamy właśnie człowieka, który do tej grupy zdecydowanie nie należy, czyli rozsądnych ludzi. To czyli oczywiście... mechanik. Tutaj o mechaniku w tej kwocie nie ma mowy i ja się nigdy nie spotkałem, no chyba, że gdzieś w, wiesz, w głębinach chińskich właśnie magazynów, midów, czarów i magazynów, tam faktycznie gdzieś może takie się znajdują. Klawiatura z podświetleniem, czyli już jeżeli jest noc, to możemy się odnaleźć czerwone podświetlenie stałe, które możemy sobie... Gamingowe, czerwone, szybsze, wiadomo, no wiadomo, super sprawa. To już zyskuje. Tak jeżeli jest. Chodzi o sam... feeling. No to feeling klawiatury membranowej, no tutaj tak, nie ma co za bardzo, co za dużo mówić, ale słuchajcie, mamy klawiaturę za niespełna 30 zł z podświetleniem i to podświetleniem przyzwoitym, takie, że na pewno w nocy będzie widoczne. Tak. Troszeczkę tutaj myślałem, że będzie bardziej nam świeciło. A tu coś powinno świecić. Tak, tu coś powinno świecić, takie, ale producent chyba poszalał już. Trochę poszalał, trochę przesadził, faktycznie, gdyby to było zabudowane, wyglądałoby troszeczkę lepiej, mam tak, wrażenie. Ale mamy nóżki. Regulacja, właśnie, o tym chciałem też wspomnieć. No właśnie, no tu już się więcej dzieje i więcej może cię dziać faktycznie, no czuć, że ten patrz. Jak to pukasz, no to... Nie wiadomo, czy to plastik, czy metal. Czy tam wszystko, że tam wszystko się gotuje w tym momencie, więc oczywiście ta klawiatura, ze względu też na charakterystykę klawiatury, jest już zdecydowanie mniej, wydaje się, taka wytrzymała na wszelkie dodatkowe, wiesz, rzeczy, które mogą się dziać podczas grania, czyli uderzenia. Tak! Upadki i wylew złości naszej przy niepowodzeniach. Tak jak mówisz, podświetlenie spoko, dostajemy dodatkowo ciekawostkę, czyli przyciski multimedialne, podgłaszanie, przyciszanie, włączanie multimediów, dość dużo tego. No i jeszcze na koniec ta bryła, taka no tu już można powiedzieć taka gamingowa. Gamingowa, ale też z minionej już... tego słowa znaczeniu może trochę. Tak, z minionej epoki. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że no dostajemy taką podstawkę pod nadgarstki, podkładkę. Natomiast no ona jest tutaj zbyt krótka, tutaj znowu zbyt szeroka. Raczej niewygodna i raczej nie do użytkowania w takim zastosowaniu, że chcielibyśmy faktycznie ten nadgarstek tutaj na siłę nasz wcisnąć. Przemyślenie moje jest takie, że za trzy dychy
Tu nie, w tej kwocie nie ma czepialstwa. Tutaj moim zdaniem dostajemy coś, co ma działać i no działa. Pytanie, jak długo będzie działać. Jest anti-ghosting, te podstawowe rzeczy, które dla gracza są potrzebne. No, jeżeli byśmy mówili już o tych rzeczach takich bardziej wymagających, no to wydaje mi się, że nie w tych kwotach. Nie damy rady, ale to jest naprawdę spoko produkt za 3 dychy. No. Zostało mi 33 zł do wydania i zmieściłem się mało tego 3 zł w gratisie dla Ciebie. Kup sobie przy inflacji, kup sobie... pół litra wody. O. Za 29 zł w promocji słuchawki Genesis Argon 100. To okay. Ważne, że w promocji, bo faktycznie jeżeli chciałem ten zestaw do 100 zł złożyć, no to musiałem być trochę takim, wiesz, myśliwym promocji. No to jest oczywista i sprawa. I tu klawiatura też była po zniżeczce, myszka też, więc generalnie polowanie takie zrobiłem, no i mi się udało słuchawki. Ale malutkie te słuchawki, panie. No panie, to nie jest tak, że za 3 dychy to ty jeszcze wybierasz małe, duże i co, wiesz. To jest chyba najbardziej neuralgiczny punkt naszego zestawu i trochę się boję testu, ale no musimy. Musimy. Jak ojczyzna wzywa, otwieramy. Tak wyglądają nasze słuchawki Genesis Argon. I jeszcze właśnie, nim dotkniesz, nim spalcujesz ten na wysoki połysk Piano Black, powiedz mi, jak oceniasz pod względem wyglądu? Designowo jest gamingowo i jest... średnio, ale okej. Okay. Ciekawa ocena. Średnio, ale okej. Okay. No dobrze. Moim zdaniem za 3 dychy wygląda, mogło być znacznie gorzej pod względem wyglądu. Nawet tu jakaś ekoskóra się załapała. No dobrze. No to teraz sobie dotknij. No dobrze. Możesz sobie dotknąć, zobaczyć jak to wszystko chodzi, jak to działa. No jest ekoskóra, ale o wypełnieniu zapomnieli. Mam wrażenie, że w ogóle dali więcej wypełnienia do góry niż na dole. I że tutaj będzie bardzo bolało. Jeżeli chodzi o... okej, okay, nie ma dramatu. Dobra, miałem wrażenie, że to zaraz ułamie. Naprawdę jest. Tu jest bardzo cienkie tworzywo, więc jeżeli ktoś chciałby to kupić, to trzeba na to być bardzo uważnym i ostrożnym. W takich produktach trochę jak z jajkiem trzeba się. Troszeczkę tak. Obsługiwać. Pozwolisz, że je założę. No, czekam na to, bo mówisz, że boisz się, że będzie uciskać, no ja bym chciał wiedzieć, czy będzie. Ostatnio spędziłem 13 godzin na komputerze, mam utarte uszy w ogóle od moich słuchawek i teraz czuję ból prawdziwy. No tak, umówmy się, ucho nie wchodzi zbytnio całe i czujesz, ta poduszka... W ogóle nie wchodzi! No powiedzmy sobie szczerze, ta poduszka jest chyba bardziej dla wyglądu. Tak, ona bardziej przeszkadza niż pomaga. Bo ta poduszka faktycznie, ja nie czuję zbytnio, żeby ona jakieś zadanie spełniała. Może także tylko chyba estetyczne. Poduszka jest, żeby była, ale to, co mnie pozytywnie zaskakuje, że nie ma aż tak uczucia dużego, że odchodzą tu słuchawki na dole, bo to jest częsty problem w tych tanich modelach. No i generalnie nie ma takiego problemu, że to było turbo niewygodne słuchawki. Bo tutaj trochę się śmiemy, bo te nauszniki no, nie robią zbyt dużej roboty, ale ja nie czuję ucisku i to jest też ok, chociaż umówmy się, gdybyś spędził w tych słuchawkach 13 godzin, no to na pewno miałbyś tutaj wiele do ponarzekania. Amputacja uszu prawdopodobnie by zaszła. Powiedzmy sobie szczerze. Dobra, słuchajcie. Jak ja Ciebie słucham, to też mam ochotę na amputację uszu. Nadszedł czas na próbę mikrofonu od Genesisa. Ja oczywiście w tym momencie z bardzo podniesionym głosem sprawdzam, jak te słuchawki poradzą sobie w stres teście przesterowym, ale oczywiście nie zapomnę do nich powiedzieć normalnym, łaskawym, czułym głosem. Bo to mam ochotę zrobić z tymi słuchawkami, tak pogłaskać je i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. No dobrze, jesteśmy już po testach, zacznijmy od dźwięku. No na pewno zacznijmy od basu, bo go tam nie ma, więc nie ma o czym mówić. Wiesz co, no są ciche, to na pewno, jeżeli ktoś podgłosi je na maksa, to wtedy tak jeszcze czuję, że chyba nie podgłosił ich na maksa, a on już je podgłośnił na maksa i... tak trochę w no cichu babkę się bawicie jest z nimi. Cicho. Jest cicho, ale powiem Ci szczerze, zdecydowanie za 3 dychy mogło być gorzej. A czy inaczej, powiedzmy sobie tak, jeżeli chcecie odtwarzać dźwięk na słuchawkach, nie macie na to w ogóle kasy i chcecie po prostu to robić, to faktycznie to może być jakieś rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie absolutnie basicowe. Nie wiem, czy pchełki takie, które kiedyś były dodawane w sensie do telefonów, nie grają po prostu lepiej, więc może takie rozwiązanie byłoby lepsze. No wiesz, jest co, no, ciężko, jest ale... zrozumiałe to, co się dzieje i nie jest, nie pierdzi. Nie, no nie, nie ma dramatu, właśnie. Nie ma żadnych takich artefaktów, które się mogą zdarzać w tych kwotach. Po prostu jest dość cicho i w miarę płasko. Teraz czas na mikrofon i tu jest kolejny raz zaskoczenie moim zdaniem. Tak. Bo ja myślałem, że to będzie fataliza. Kolejny tak. Raz schodzimy jeszcze niżej z kwotą i myślałem, że będzie tragedia, a kolejny raz jest
okej, może nie jest tak dobrze jak w przypadku z tych za 200 zł, w zestawie za 200 zł. Natomiast tutaj jest, okej w tej kwocie cenowej. Oczywiście słychać buczenie gdzieś tam w tle. Ten dźwięk jest troszeczkę zniekształcony, jesteśmy gdzieś tam za delikatną ścianą albo oddaleni od tego mikrofonu. Natomiast nie ma przesterów i to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o słuchawki w kwocie 30 zł. Tak. I tutaj za to ogromny plus dla Genesisa. I komunikacyjnie zdecydowanie udźwignęły te słuchawki, można na nich rozmawiać na Discordzie i wszyscy nas zrozumieją, o ile oczywiście my sami nie mamy problemu z naszym aparatem mowy. No dobrze, Smarty, mamy tutaj cały nasz zestaw magiczny, czyli mój zestaw za 100 zł. Słuchajcie, 100 zł jest, założę się, my odcinek robiliśmy o podkładce, która kosztowała 360 zł. Mhm. Była 3,5 raza droższa niż cały ten zestaw. Zdajmy sobie z tego sprawę. I teraz powiedz mi, jakie elementy Cię tutaj urzekły, a jakie może mniej? Duży plusik za podkładkę i myszkę. Jeżeli macie budżetowe rozwiązania do zastosowania, to to będzie naprawdę fajny zestawik. Klawiaturka jest ok, basicowe, jest w porządeczku. Słuchawki, kurczę, dołożyłbym jednak. Dołożyłbym chociażby do tego, do tych słuchawek z zestawu za 200 zł. Myślę, że one będą o wiele lepszym rozwiązaniem. No na mnie zdecydowanie największe wrażenie zrobiła myszka. I słuchajcie, dajcie znać, bo nie możecie dotknąć, ale czy wyglądowo też uważacie, że ona za 3 dychy daje mocno radę? Do podkładki naprawdę czasami można dołożyć 5 zł i mieć trochę większą. Warto. Co uważacie? Zestaw za 100. Czy to już jest granica, której nie da się niżej zejść? No jeszcze to sprawdzimy oczywiście. Dajcie znać, jak poszło Piciowi z tym zestawem. Czy oceniacie go na plus, czy na minus i co byście ewentualnie zmienili. Zostawcie też łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego materiału. A on już za tydzień w niedzielę o 20:00. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej! Cześć!